Siemanko, siemanko widzowie, witam was, szanownych widzów. No i pewnie na 100% tutaj mamy trochę widoku, jak przebiegają prace nad tym całym wiaduktem. Także sorry, że będzie trząsło, ale ja próbowałem tam u siebie zrobić tą redukcję trzęsienia, czy nie wiem jak to się nazywa, ale jakoś mi to nie wychodzi. Pewnie, słuchajcie, wszyscy kurwa są ciekawi na... Może nie wszyscy, no, ale na pewno sporo osób jest ciekawa, żebym się wypowiedział na temat wczorajszego live'a Majora i tego grubasa. No cóż ja mogę powiedzieć? A powiem co nieco. Myślę, że to, co się wczoraj działo u nich na tym live'ie, to nie wiem. Myślę, że dorosłe, pełnoletnie osoby, nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle to łykają takie coś, co oni wyprawiali wczoraj. A wyprawiali grubo, działo się bardzo grubo, bo wziąłem się, skusiłem trochę obejrzeć. Nie cały, ale obejrzałem prawie cały. I słuchajcie, no takie live'y, jak oni robili, okej. Okay. Typowa patologia, nie wiem czy nie gorsza niż u Rafatusa, bo u Rafatusa było pato, streamery były, no ale to co już oni wyprawiali wczoraj, to przychodzi ludzkie pojęcie. Ja na grupie rozmawiałem, pozdrawiam w ogóle grupę, rozmawiałem z chłopakami na grupie i nawet już oni byli w szoku, że co oni tam wyprawiają, co tam się dzieje i w ogóle, no bo to nie wiem, to było w ogóle bez kontroli, ja nie wiem, ten ich cały komputerowiec to chyba też tyle wie i tyle umie, że ustawić tylko i potem nawet nie potrafi zadziałać, żeby oni się jakoś uspokoili, żeby zaczęli normalnie rozmawiać, chociaż jak ani jeden, ani drugi nie potrafi czytać, a mówię o top czacie, nie? No bo wiadomo, no grubas umie czytać książki. Potrafi, no, ale top czatu na pewno nie zdąży czytać. Co do Majora to wiadomo, chociaż do niego nic nie mam. Wręcz Major nawet, powiem wam szczerze, Major nawet mi zaimponował, mówiąc, że on trybił. Major trybił na live, że pieprzył głupoty, jak ktoś się pode mnie podszywał albo coś i to jest prawda, bo to ja żadnych donów nie wysyłam dla nich, nie mam zamiaru wysyłać jakieś donaty dla nich czy coś w tym stylu. Natomiast grubas oczywiście łykał wszystko jak pelikan, nie? A jego łatwo wkurzyć. No, cóż ja ci poradzę, gruby? Grubasie, no co ja ci mogę poradzić? Ja cię nie obrażam, bo mu stwierdzam fakt, jesteś grubasem. Mam twój list. Jeszcze nie otwierałem. Dziękuję ci za dedykację. Będę miał kolejną rzecz, którą się będę podpierał. Bo powiem ci, gruby, miarka ci się przebrała. Od razu ci mówię. Przebrała ci się miarka i ja zrobię z tobą porządek. W końcu. Ja miałem cierpliwość do ciebie. Miałem cierpliwość. Czekałem. Myślałem, że może, kurde, coś w tej twojej durnej łepetynie coś zajarzy się. Ale jak widać, nic się nie zajarzyło. Więc obiecuję ci, że zrobię ci porządek. Za te słowa, które padły na streamie na temat mojej matki, na temat mnie, na temat mojej rodziny, więc tam od razu ci mówię, no gruby, zobaczysz, będziesz żałował tego, co zrobiłeś, a ja będę zachowywał stoicki spokój. A wiecie dlaczego, widzowie? Bo to jest najlepsza broń, zachować stoicki spokój i dystans. Niech se gruby tam szarpie, włosy wyrywa, których tam i tak pewnie już za wiele nie ma i tłuste, przetłuszczone. Niech se, kurde, nie wiem, z jajek włosy rwie, mnie to nie obchodzi. Niech się tam denerwuje, bardzo dobrze, w końcu może na zawał jebnie. Na tego mu życzę, naprawdę. Życzę mu tego, żeby na streamie pierdolnął na zawał. Ale bym, kurwa, był zadowolony, mówię wam szczerze. I bym się, kurwa, trochę pośmiał z niego. Bo on tak się, kurwa, denerwuje, tak łyka wszystko. Po prostu jego stan się z dnia na dzień się pogarsza. A tym bardziej pogarsza się na streamach. I to każdy z was zobaczy, że on po prostu nie wytrzymuje psychicznie. Bo jeszcze Major to przynajmniej
Major jeszcze kuma, że głupoty piszą, to nieraz się wypowiadał major na ten temat. Nieraz się wypowiadał major na ten temat. I słuchajcie, i on jeszcze kuma, jeszcze major kuma. No, grubas nie nadaje się kompletnie do tego, do streamów, bo łyka wszystko. Ja nie powiem, ja czasem też mogę coś łyknąć i się wkurwić, ale generalnie już się przyzwyczaiłem do tego. I po prostu, no, już mam taki dystans trochę do tego wszystkiego, nie? Natomiast, no, gruby za to beknie. I tyle. Jak to już moja sprawa, jak on beknie, ale beknie. Może ktoś przyjdzie do niego, a może nie. O, już niech sobie zgaduje, bo na pewno grubas będzie to oglądał. Bo na pewno mu pokaże. I dziwię się temu ich moderatorowi, czy jak oni tam komputerowiec, że zero reakcji, stary kurde. Widzisz, co się dzieje u nich na streamie, że oni się mało nie pobiją. Nie wiem, czy ty masz bekę z tego, czy jesteś taki ograniczony. Ja cię nie obrażam, ja po prostu stwierdzam fakty. Bo u mnie takie rzeczy się nie działy. A ty siedzisz, klepiesz w tą klawiaturę i tak naprawdę, kurde, nie wiem, ty nie panujesz nad tym. Kompletnie, chłopie, ty nie panujesz nad tym. W ogóle nie panujesz. W ogóle nie panujesz. Co jest żałosne. Bo oni, widzisz, co się dzieje, oni robią z siebie naprawdę, to się źle dla nich skończy, i dla jednego, i dla drugiego. I ty to widzisz, bo nie sądzę, że tego nie zauważasz. Nie sądzę, że tego nie zauważasz, że źle się dzieje. Nawet na tych streamach. Że jeden się dzieje dzielnie, drugi dzielnie, pieniądze sobie podkradają, już tam, nie wiem, ale ja w to nie wnikam, jak tam było, ile tam prawdy w tym jest. I widzisz, kurde, chłopie, tam, nie wiem, ty Damian, Dominik, tam nie wiem, jak ty coś tam nazywasz, mnie to nie obchodzi, po prostu, szczerze mówiąc. I widzisz, kurde, co się dzieje i nic nie reagujesz, nawet się nie odezwiesz, nawet swojego głosu nawet nie podstawisz. Po prostu jeszcze się leszczem, no, cóż zrobić, no. Bo normalny, który by tam pomagał im, to by chociaż coś powiedział do nich, właśnie się uspokójcie albo coś, nie? Natomiast w ogóle nie reagujesz, w ogóle. Jest ci to obojętnie, rwiesz kasę od majora i tyle, no. Taka prawda jest. Przynajmniej ja tak uważam. No, a teraz co jeszcze, no? No to może temat grubego jest zakończony. Od dzisiaj robię porządki z tym. No, na pewno gruby za to zapłaci, co wczoraj zrobił. Nie wiem jeszcze jak, różne mam plany, także szykuj się. Twój liścik nie wiem, czy będę czytał, zobaczę. Jak mi się zechce, to przeczytam. Jak mi się nie zechce, to nie przeczytam, bo mam w dupie twoje liściki, jakieś miłosne. Może faktycznie jesteś gruby, może faktycznie jesteś na G, tak jak wszyscy mówią. No bo listy do mnie przynosisz, wysyłasz i to nie jeden już. Ja mam wszystkie, pamiętaj, mam wszystkie listy twoje. Sześciuteńkie. Pamiątkę mam elegancką, powiem tak. No, także mówię, oglądałem wczoraj. Dla mnie to było żałosne, że nada. Dobra, okej, zgodzę się. U mnie, słuchajcie, się nic nie dzieje. Jest w miarę normalnie, czasem wypiję, czasami się nawalę, czasami się nie nawalę. Generalnie u mnie może nie ma wariacji, jednak no... Nie uważam się za aż takiego patosa, żeby robić takie cuda. Bo to śmierdzi już chorobą psychiczną u nich. Bo przez to major staje się taki sam. Identyczny. Major taki nie był, jak ja go poznałem. A majorowi też już korba odwala. Bo on już, ja nie dziwię się mu, bo on nie daje rady wytrzymać z tym człowiekiem. No, no także słuchajcie. Teraz jeszcze wrócę do pozdrowień zaległych. Prosto z budowy, przy pięknej, wspaniałej pogodzie. Pozdrawiać będzie Mexico TV. I więc zaczniemy już może. No mówię, mnie to rozśmieszyło to wszystko. Ta wczorajsza, czekajcie, bo muszę wyjąć to wszystko z zaszyt, nie z zaszyt. Dobra.
Pozdrawiam Sylwię i Karolinę prosto z budowy i zapraszam na live'a. Pozdrawiam też Mirka z Rzeszowa. Dzięki Mirek, że byłeś u mnie na live'ie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Może się trochę ponudziłeś, ale no cóż, ja nie będę takich rzeczy wyprawiał, co oni wyprawiali wczoraj, bo dla mnie to jest żenada. To jest poniżanie samego siebie, a ja nie mam zamiaru aż tak się poniżyć. Karoliny z Barnisława, chyba dobrze przeczytałem, Karolina. Pozdrawiam Cię, Karolina, zdrówka Ci życzę oczywiście i zapraszam na live dzisiaj koło 15-16. Olek Krystian, pozdrawiam Cię oraz Darka z Nadrenii. Pozdrawiam Was obydwóch. Może jak uda się kiedyś się wszyscy spotkamy, to i się między sobą poznacie. Będzie fajna zaprawa, jakoś to zorganizuję w końcu, nie? W końcu trzeba się spotkać z widzami. Bo trzeba, no słuchajcie, może niedługo będę, nie wiem, może będę niedługo w Suwałkach znowu, albo nie wiem, albo może do Augustowa zajadę, no. Powiadomię, albo może do Warszawy, nie wiem, zobaczymy. Powiadomię na pewno. Rafała Jakubowskiego, pozdrawiam Rafał Jakubowski, pozdrawiam Cię serdecznie. Dziękuję, że uczestniczysz w tym całym przedsięwzięciu, nie? No bo to już u mnie jeszcze u mnie cyrku nie ma, ale ja nie wiem, czy mi też nie odbije w końcu i tak będę cyrki takie robił. Pozdrawiam Ale, pozdrawiam Cię serdecznie. Naprawdę, zdrówka Ci życzę i fajnie by było, żebyś wpadała na live do mnie. Pozdrawiam również Rafała z Lubelskiego. Nie mam, że to chodzi o województwo lubelskie. Pozdrawiam Cię, Rafał z Lubelskiego. Przy tym wspaniałym słońcu, przy którym już znowu zaczynam się pocić, bo ostatnio było bardzo, bardzo parno w Białymstoku. O Jezu, nie dało się wytrzymać. Pozdrawiam też Jaworzno całe. Pozdrawiam Jaworzno. Dzięki za oglądanie. Dzięki za poświęcenie czasu. No i pozdrawiam dwie wspaniałe koleżanki. Pozdrawiam Anię spod Zielonej Góry. Pozdrawiam Cię, Ania. Fajnie będzie może, jak się spotkamy, zobaczymy. Czas pokaże, bo to trochę daleko jednak. Pozdrawiam też Ilonkę. Ilonka, no, wiesz, ty wszystko wiesz. Ilonka, ja nie muszę Ci tłumaczyć. Nie będę się już wypowiadał. No i pozdrawiam Chórka na koniec. Tak, Chórka na koniec. Chyba więcej nie będzie. Chórek, pozdrawiam Cię. Dziękuję Ci również. Dziękuję Ci również za uwagę poświęconą dla mnie i dla tego kanału. No i słuchaj. Słuchajcie wszyscy. Robimy dzisiaj live'ika. Na live'iku też się odniosę do tego. Może jeszcze coś nagram. Ale nie będę zdradzał tajemnicy. Nie będę zdradzał tajemnicy, co mam w planie wobec grubasa. A jest, mam wspaniały plan. No i słuchajcie, to, ale odniosę się na pewno do wczorajszego live'a. Na pewno u mnie nie będzie takich cudów się działo, bo to z początku było może śmieszne i wesołe, nie? Ale później to już była żenada totalna. To było plucie jednego na drugiego i to po prostu to nie wiem nawet jak się wypowiedzieć, ale to nie jest mój styl. Ja wiem, to młodzież może lubić, bo to afera i fajnie się ogląda, a może się pobiło, może ten kubkiem dostanie, nie wiem, wiem na co wy czekacie, nie? No ale w każdym razie u mnie tak nie będzie i mówię jeszcze raz, zapraszam dzisiaj na 15-16 na live'a i pozdrawiam prosto z budowy Mexico TV. Pozdrawiam Was wszystkich. Siemanko.